Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Widzieliśmy, jak ten deszcz, wiatr, takie anomalia pogodowe, można powiedzieć. No, nie wiem, naprawdę ciężko mi coś cokolwiek powiedzieć, nie byłem tam na górze. Widziałem po prostu też, jak kamera zbliżała rozbieg i jak ta woda płynęła po tych torach i widać było też po skokach właśnie Litharda i Wellingera, jak im spadła prędkość i po prostu nie mieli szans skoczyć. No nie wiem, no by to wyglądało pewnie podobnie jak ta pierwsza seria, no ale mi się wydaje, że nie było szans do końca. Czyli to taki loteryjny trochę dzisiaj ten konkurs? No tak, kolejny loteryjny konkurs. A ty jak oceniasz swój występ? Mój skok był dobry, bardzo dobry, nawet jeden z lepszych tu, odkąd tutaj jestem. I jeszcze dopisałem mi warunki, wykorzystałem je w miarę dobrze, które żałuję mojego lądowania, ale ogólnie jestem zadowolony. Jak mocno żałujesz, że ci te polskie zawody trochę to koło nosa przyszły, bo wczoraj dużo ludzi nie startowałeś, a dzisiaj ten konkurs bardzo loteryjny był. Ale czy jak jeszcze raz? No jak mocno żałujesz, że jak żałuję mocno? No na pewno jest trochę żal, no mamy po prostu teraz wysoki poziom, no real nas skaczą jedni lepiej, raz drudzy, no i ja wystartowałem w Klingenthal, inni znowu nie wystartowali, teraz ja tutaj nie wystartowałem, za to wystartowali inni, no i tak jest, no w skokach już, no raz się skacze lepiej, raz gorzej, no i raz skacze jeden, raz drugi, no i szkoda, no ale, no tyle. O czym myślisz w takiej koszmarnej pogodzie, kiedy siedzisz na górze, patrzysz, leje, wieje, skoki są przeciągane, o czym wtedy myślisz? U mojego skoku to tam nie było takiego czegoś, bo ja nie padał deszcz, a wiatr wiedziałem, że tam kręcił, bo widać było tych poprzednich skoczków, jak skakali daleko i blisko i... Ja po prostu się nie myśli o tym, na jakie się warunki trafi, tylko po prostu cel wykonać, który trener nam zadał, no i to są główne myśli skoczka na górze. Jak patrzysz na sytuację z Dithartem i Wellingerem, którzy jako jedyni, wszyscy mieli tak samo kręcące warunki, może oni trochę gorsze, ale jak ty patrzysz na to, że akurat oni mogli powtarzać swoje skoki? U nich chodziło o to właśnie o tą prędkość najazdową, bo niektórzy mieli tam, oni mieli o 2 km wolniejszą od top speeda, no to jest bardzo dużo przy takim niskim rozbiegu ale czy jak ja na to patrzę, nie wiem, nie mam zdania.